teraz jesteśmy w Budapeszcie na jednym z dworców kolejowych. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo w mediach mówią dużo, ale jaka jest rzeczywistość, to zaraz zobaczymy. Jesteśmy już w środku dworca Kaletti w Budapeszcie. W zasadzie nie ma w ogóle imigrantów, ani jednego nie spotkaliśmy. Wszystko było w formie, w normie. Policji w zasadzie też brak. Niczym się to nie różni od normalnego stanu. Wszystko jest w porządku. Jedziemy teraz na drugi dworzec. Jesteśmy właśnie pod drugim dworcem Nyugati w Budapeszcie. Chyba tak to się czyta. Idziemy do środka standardowo zobaczyć, co się dzieje. Jak widzicie, na dworcu w Budapeszcie w środku jest spokojnie, nic się nie zmienia, zresztą mieszkańcy też się nie skarżą. Temat imigrantów w zasadzie tutaj został zamknięty, zakończony. Jest oczywiście, są wzniesione granice tutaj węgiersko-serbskie. W związku z tym nieodczuwalne jest to wewnątrz kraju. Tyle mogę powiedzieć.